Oddziaływanie substancji chemicznych to problem w wielu branżach. Czy dochodzi do długotrwałego narażenia, czy sporadycznego kontaktu, niedostateczna ochrona może mieć poważne konsekwencje. Nie tylko dla wyposażenia, ale także dla środowiska naturalnego. Powłoki ochronne są stosowane do eliminowania tych zagrożeń. Belzona 4311 od ponad 30 lat zdaje egzamin jako rozwiązanie zabezpieczające przed oddziaływaniem substancji chemicznych. Strefy zdublowanego zabezpieczenia przed agresją substancji chemicznych stanowiące ostateczną ochronę są narażone na oddziaływanie substancji chemicznych i wymagają doskonałego zabezpieczenia. Powłoka Belzona 4311 jest idealna do tych zastosowań. Ta powłoka barierowa jest odporna na oddziaływanie wielu substancji chemicznych stosowanych w rozmaitych branżach. Ponadto zastosowanie powłoki 4311 jest proste. Może być stosowana w urządzeniu natryskowym, co sprawia, że aplikacje na dużych powierzchniach wykonuje się jeszcze szybciej. W przypadku mniejszych powierzchni zastosowanie metodą ręczną może przynieść dodatkowe korzyści. Aplikację ułatwia ponadto przedłużony czas do nałożenia kolejnej warstwy. Jak widać, doskonała struktura polimerowa powłoki Belzona ogranicza wytrącanie się na powierzchni amin. Inne powłoki podatne są na naloty aminowe, które skracają czas na aplikację kolejnej warstwy. Belzonę 4311 można nałożyć w czasie 24 godzin. Niestety promieniowanie UV może zmniejszyć skuteczność powłoki odpornej na oddziaływanie substancji chemicznych. Pod wpływem promieniowania UV zmniejsza się zdolność ochrony przed oddziaływaniem substancji chemicznych. Belzona jest odporna na promieniowanie UV, co zapewnia długotrwałą ochronę. Te wszystkie korzyści i funkcje czynią Belzonę 4311 uniwersalnym rozwiązaniem. Nie tylko przy zabezpieczaniu substancji chemicznych. Ta odporna na oddziaływanie substancji chemicznych powłoka zapewniła długotrwałe zabezpieczenie także w wielu innych środowiskach przemysłowych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź belzona.com.